Nie doleciało. Pani premier, ja mogę niewiele. Ja mogę walczyć o życie swojego dziecka. Nasi pacjenci mogą walczyć o swoje życie. Ale pani jako premier rządu może zrobić znacznie więcej i o to panią prosimy i do tego się odwołujemy. Mogę zostać jakby zamknięty do więzienia tylko dlatego, że podjąłem się terapii, która jest zabroniona, a tak naprawdę przez konstytucję dopuszczona, ponieważ jeżeli coś mi pomaga, to mam prawo to stosować, jeżeli standardowe terapie zawiodły. Bardzo mi zależy, żeby móc bezpiecznie, bez narażania się na problemy prawne, stosować olej z konopi. Bardzo proszę i zwracam się z błaganiem. Wieloletnie błędne diagnozowanie, błędne leczenie i takie niewłaściwe podejście tak zwanych lekarzy do mnie jako pacjenta, jak to określano, trudnego, to wszystko spowodowało bardzo ciężkie dolegliwości, które teraz trudno opanować. Od 7 lat jestem odżywiany tylko pozaelitowo. Przyjmuję wysokie dawki morfiny, która ma bardzo zaawansowane, bardzo poważne działanie niepożądane, ale no, już żadne inne preparaty, które są stosowane w leczeniu bólu przewlekłego, na mnie nie działają. Taką nadzieją jest dla mnie medyczna marihuana, no ale niestety w Polsce jest zakazana. Dla lekarza sytuacją nie do przyjęcia jest to, że pacjenci muszą zaopatrywać się na czarnym rynku w substancję, którą uważają za lek. Olej z konopi, czyli wyciąg z marihuany, jest bardzo drogi. Przez to, że jest nielegalny, kilkumiesięczna kuracja potrafi kosztować nawet 20 tysięcy złotych. No boję się. Boję się. Normalne zachowanie ludzkie, że się boję. Ale uważam, że w życiu są jakieś priorytety. Mąż zdesperowany i powiedział, że będziemy brać 3 razy dziennie ten olej, żebym brała. Spałam, jadłam, wstawałam i znowu. Gdy olej RSO pomógł Zosi, informacja ta rozniosła się błyskawicznie. Wśród chorych, w hospicjum, w przychodni. By się za to odwdzięczyć, że jej to pomogło i wyzdrowiała. Pomagam jak mogę innym. Chorzy niestety kupują na czarnym rynku susz. Robię im z tego suszu olej. Mniej więcej to kosztuje, w zależności gdzie ktoś, jakie ma układy, że za 100 gram płacą około 3000 zł. Ja im z tego robię na ich oczach olej, który starcza mniej więcej na około 3 miesiące kuracji. Na starość stałem się przestępcą, źle mi z tym, a jednocześnie bardzo dobrze. Dlaczego czarny rynek jest zły? No, to jest wejście na ścieżkę bezprawia, to jest jakby jedna strona medalu, ale kupowanie produktów niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, styczność z ludźmi, którzy nastawieni są wyłącznie na zysk. Niestety dealerzy czasami są nieuczciwi i niestety nie ma gdzie pójść zgłosić reklamacji. W sprawie oszustwa Małgorzaty Czuk dnia 5 czerwca przy ulicy Mireckiego w Radomiu przy zakupie oleju RSO na kwotę 4400. Na ławce spotkaliśmy się pod tym. On mi przekazał, przecież nie będę oglądać, nie? Pieniądze mu przekazałam. Postanowił uznać dowody rzeczowe w postaci plastikowe opakowania typu pudełka z pokrywką z zawartością szczekałek 20 ml każda, w których znajduje się ciecz koloru czarnego po 10 ml każdej. Pojechałam do apteki, kupiłam test. Zjadłam tego oleju, nasikałam, nic.
Myślę sobie, nie, no to jest oszustwo. Mieszanka węgla na biegunkę, smalcu i czarnego zmielonego pieprzu. Ale z zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy. A że mała szkodliwość czynu? Bo co, nie sprzedał mi nic trującego, nie? Więc został wypuszczony do Pazimna. On jest chyba ciekawszy o to pouczenie. No tak jak twierdzili ci policjanci, to, że on oszukał sporo ludzi. Sytuacja, w której pacjent musi kupować swoje lekarstwo na czarnym rynku, jest absolutnie bezsensowna i prowadzi do wielu patologii, bo pacjent nie kupuje leku u aptekarza, tylko u dealera. Czytałem dużo, dowiedziałem się, na czym polega ta choroba, dowiedziałem się, jak działa chemioterapia na organizm. Dopóki przyjmowałem chemię, dopóki się leczyłem według ich standardów, wszystko było w porządku, ale powiadomiłem go, że rezygnuję z chemioterapii i z takiego leczenia. Lekarz po prostu kazał mi opuścić gabinet, bo on nie ma obowiązku leczenia zdrowych ludzi, tak? Adam wziął sprawy w swoje ręce. Zmienił kompletnie dietę i postanowił spróbować alternatywnych metod leczenia. Rozpoczął kurację olejem z marihuany, znanym jako RSO. Jakuba Gajewskiego poznałem przez internet. Jakub zdecydował się, że przekaże mi wiedzę, jaką na ten temat ma. Może pomoże mi po prostu obrać jakiś kierunek, gdzie szukać pomocy.